W ostatnich tygodniach tematem numer jeden w mediach jest tylko i wyłącznie koronawirus i jego wpływ na nasze zdrowie, ale też na gospodarkę i rynki finansowe. No i nie brakuje w tym wszystkim pesymizmu. Jesteśmy przytłaczani codziennie informacjach o nowych przypadkach w Europie, o. Coraz szerzej zakrojonych ograniczeniach, które dotyczą naszego codziennego życia. Ale w tym wszystkim warto też wskazać na pewne pozytywne tendencje, a mają one miejsce w Azji, skąd wirus pochodzi. Oczywiście, jak do tej pory najwięcej przypadków, Zarówno zachorowań, jak i przypadków śmiertelnych było w Chinach, no ale też tam było to epicentrum, jak i no Chiny są oczywiście ogromnym krajem, zamieszkałem przez ponad grubo ponad miliard obywateli, więc te statystyki też trzeba odnieść do tej skali. Ale to, co jest istotne, to jest to, że widać, że ten kraj wraca powoli do życia. O ile jeszcze dwa tygodnie temu można było patrzeć na te Spadające statystyki chińskich zachorowań z pewnym sceptycyzmem, to widać na wielu frontach, że ta gospodarka zaczyna wracać do normalności. Jednym z przejawów Takiego powrotu są dane dotyczące ruchu e, samochodów e, osobowych, które no, są niezależne od chińskich e, władz. I widać tutaj, że o ile w weekendy i w czasie wolnym, wieczory, e, godziny lunchu, tutaj ten ruch jest nadal bardzo ograniczony. To w godzinach szczytu wrócił w zasadzie albo wraca blisko poziomów z ubiegłego roku. To pokazuje, że chińska gospodarka w dużej mierze wraca do pracy i chociaż ten mniejszy w pozostałych godzinach oznacza, że popyt cały czas będzie niższy i te koszty ekonomiczne cały czas są ponoszone, to widać, że chińskie społeczeństwo faktycznie tutaj wykazuje się dużą dyscypliną. To podobnie, podobny trend Obserwujemy w Korei Południowej, która była takim pierwszym poważnym ogniskiem koronawirusa poza Chinami. No i tutaj też w ostatnich dniach liczba nowych przypadków bardzo mocno spadła. To pokazuje, że te zdecydowane kroki podjęte przez Azjatyckie społeczeństwa no przynoszą rezultaty. No I z jednej strony oznacza to, że Europa i USA w zasadzie nie mają wyjścia, muszą również sięgnąć po bardziej drastyczne metody, i to będzie oznaczało koszty ekonomiczne, ale z drugiej strony oznacza to, że przynajmniej. Przynajmniej tyle, że te metody są skuteczne i, je, i jakby to prowadzi do, do tego, że faktycznie sytuacja wraca do normy i po okresie takich trudnych kilku tygodni można e, wracać do względnej normalności.